Poniższa historia jest zapisem makabrycznego morderstwa dokonanego na małej dziewczynce w zamkniętym pomieszczeniu. Zagadka ta pozostaje nierozwiązana do dziś. Pewne małżeństwo z dwójką dzieci, chłopcem i dziewczynką, żyło w niewielkim domku w spokojnej dzielnicy Japonii. Któregoś dnia rodzeństwo poważnie się pokłóciło, na tyle, że zdenerwowany chłopak postanowił dać siostrze nauczkę i upokorzyć ją przed przyjaciółmi. Zdecydował się nagrać ją podczas pobytu w łazience, a następnie umieścić cały nagrany materiał w internecie. Chłopak przygotował się i skrzętnie ukrył kamerę pod ręcznikiem. Parę minut później, jak przewidywał, do łazienki weszła jego siostra. Nigdy z niej już nie wyszła. Pewnie ciekawi was, co się stało. Otóż zaniepokojona długą nieobecnością swojej córki matka po wielokrotnym pukaniu do drzwi bez odpowiedzi, zawołała męża, aby wyważył drzwi. To, co ujrzeli w środku, przeraziło ich do szpiku kości. Ich córka leżała w kałuży krwi, zadźgana na śmierć. Twarz miała tak pociętą, że nie była możliwa do rozpoznania. Język zaś został wycięty. Obok ciała leżał zakrwawiony sierp. Na miejsce tragedii została niezwłocznie wezwana policja. Podczas inspekcji miejsca zbrodni nie mogli zrozumieć, w jaki sposób ktoś mógł wejść do środka. Drzwi były zamknięte od wewnątrz, okna zaryglowane, a łazienka sama w sobie była na tyle mała, że nikt nie mógł się w niej ukryć, by zaczekać na ofiarę. W jaki sposób została więc zamordowana dziewczynka? Policja doszła do wniosku, że jedyną możliwością dostania się do łazienki był niewielki wywietrznik w ścianie o wymiarach 25x25 cm. Jednak nikt nie zdołałby się przecież zmieścić w tak wąskiej szczelinie. Mundurowi byli w kropce. Na dodatek nie znaleźli żadnych odcisków palców, więc rozwiązanie zagadki stawało się coraz mniej realne. Funkcjonariusze dokładnie przepytali rodziców zamordowanej, a w momencie, gdy chcieli porozmawiać z ich synem, zauważono jego brak. Dokładnie przeszukano cały dom i chłopca znaleziono dopiero w szafie, zwiniętego w kłębek i spazmatycznie szlochającego, a przy tym nerwowo trzymającego przy sobie kamerę. Był przerażony. Ponieważ chłopiec nie był w stanie wydusić z siebie słowa, policjanci zdecydowali się obejrzeć materiał wideo. Nie wiedzieli, że to, co ujrzą, przerazi ich na długie lata. Po uruchomieniu nagrania oczom wszystkim ukazała się mała dziewczynka korzystająca z toalety. Dokładnie w chwili, gdy przygotowywała się do wyjścia, policjanci spostrzegli ruch w okolicy wywietrznika. Niewielka postać cicho wyłaniała się, trzymając w jednej dłoni sierp. Funkcjonariusze nie mogli uwierzyć w to, co widzieli. Postać mierzyła zaledwie 10 cm. Szybko wskoczyła na plecy dziewczynki i zanim ta miała szansę zareagować, jej gardło zostało poderżnięte sierpem. Postać zeskoczyła i dźgała dziewczynkę, dopóki nie wyzionęła ducha. Ale to nie wszystko. Jej lico zostało doszczętnie zmasakrowane, a na sam koniec starannie wycięto język. Postać zbliżyła się do kamery. Jej twarz była potwornie zdeformowana. Przypominała twarz pomarszczonej kobiety w sile wieku. Następnie spojrzała prosto w obiektyw i przeraźliwie zasyczała: jesteś następny. Po czym szybko zniknęła w wywietrzniku, niosąc ze sobą trofeum. Po obejrzeniu wideo policjanci nie mogli powstrzymać się od szlochu. Niektórzy zwrócili zawartość żołądka, inni nie potrafili zapanować nad potrzebami fizjologicznymi. Sprawa pozostaje do dziś otwarta, a postaci mordercy nigdy nie zidentyfikowano. Policja odmawia jakiegokolwiek komentarza czy pokazania materiału publice. Sprawie został nadany przydomek sierpowej zagadki.